mężczyzna, ojciec powinien być władcą. To brzmi groźnie, ale powinien sprawować władzę, a ściślej nie uchylać się od sprawowania władzy. Ze sprawowaniem władzy nieodłącznie jest związane podejmowanie decyzji. Tak, mężczyzna ma podejmować decyzje służące dobru podwładnych, może to brzmi troszkę prowokacyjnie, tak, dobru żony i dobru dzieci, służących dobru całej rodziny. Oczywiście chodzi o decyzje te, które są przeznaczone dla mężczyzny. I to nie chodzi o jakieś tam szczegóły w codzienności, chodzi o decyzje fundamentalne, to od czego będą zależały losy rodziny. Od takiej decyzji mężczyźnie nie wolno się uchylać. I no weźmy przykładową decyzję symboliczną, męską budowę domu. Nawet gdyby żona była, nie wiem, inżynierem budownictwa, a mąż był humanistą, to oczywiście ona może przygotować materiały potrzebne do decyzji, ale ostatecznie on ma tą decyzję podjąć. Budujemy dom. Dlaczego? To jest niezwykle ważne również dla jego rozwoju, dla bezpieczeństwa decyzji, ale również dla jego rozwoju. Bo jeżeli kobieta podjęła decyzję, mężczyźnie z nią się trudno utożsamić. Baba mu kazała, to no, podjęła decyzję budowy domu, budowanie idzie, rozkradli materiały, popsuły się kredyty, żona przychodzi do męża, zrób coś. Ja? To ty się uparłaś, ty chciałaś budować, masz teraz za swoje, jeszcze się odegra na niej. A gdy on tą samą decyzję podejmie, ona przyjdzie, zobacz, kredyty zdrożały, materiały rozkradli, wkalkulowane. On swoją mądrość rzucił na szale. On sobie żyły wypruje i tą decyzję doprowadzi do szczęśliwego końca. Nawet skutki złych decyzji mężczyzna z łatwością podejmuje na siebie, skutki złych swoich decyzji. Znacznie trudniej mu jest podjąć na siebie odpowiedzialność za skutki decyzji żony. Mężczyzna podejmujący decyzję rośnie, rozwija się jako mężczyzna właśnie i utożsamia się z decyzją, tak jak powiedziałem, bo rzucił na szale swój rozum. Żeby to nie brzmiało zbyt groźnie, drogie panie, to nie chodzi o to, że mężczyzna ma być jakimś władyką, nie wiadomo kim w domu, który zostawia wszystkich po kątach. Nie o tym mówię. Jego władza jest tylko po to, by mógł służyć rodzinie. To Chrystus pokazuje, umywając nogi uczniom. Mówi, rozumiecie, co wam uczyniłem? Ja, mistrz nauczyciel, umywam wam nogi. Wy tak czyńcie. Mężczyzna ma sprawować władzę tak, jak Chrystus sprawował, aż do oddania życia włącznie. Żeby nie brzmiało zbyt groźnie z tą władzą, to przykład prawdziwy z życia. Mieliśmy w rodzinie ze strony żony takie małżeństwo staruszków, którzy dożyli 70 kilku lat życia w małżeństwie. Mieli oboje już ponad 90, jak jeszcze na wakacje pojechali autostopem, naprawdę. Pierwszy samochód ich zabrał i zawiózł na miejsce, oczywiście kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Ale ci ludzie w 70. rocznicę ślubu zapytani, konkretnie dziadek zapytany, na czym polega szczęście ich małżeństwa, bo tryskali szczęściem, radością, wesołością. A dziadek mówi, no to proste, w dniu ślubu podzieliliśmy się władzą. A jak ten podział wyglądał? No ja te wszystkie kamienie milowe, te najważniejsze decyzje, no a Zosia ta cała codzienność, te wszystkie drobiazgi. A jak wyszło w praktyce? Bardzo dobrze, o niczym nie musiałem decydować. Drogie panie, nie chodzi o to, żeby mężczyzna zarządzał wszystkimi szczegółami. Chodzi o to, żeby pilnował najważniejszych spraw, żeby to było na jego głowie. Zdjęcie z niego tej odpowiedzialności jest krzywdą wyrządzaną jemu, a również rodzinie i sobie samej.